Cześć! Co roku Strava publikuje raport o nazwie Rok w sporcie, który daje fajny wgląd w to, jakie sporty trenujemy, z jakich urządzeń korzystamy i co nas motywuje do sportu. Zanim jednak zaczniemy, dwie uwagi. Kluczowa do zrozumienia takiego raportu jest metodologia. Strava jest 120-milionową społecznością, która daje niesamowity wgląd to, w jaki sposób i jakie sporty uprawiamy. 2. Zanim jednak zaczniecie w komentarzach pisać, że dane nie są wiarygodne, bo to są uogólnienia, albo wy inaczej trenujecie, lub przecież nie wszyscy korzystają ze Stravy, to od razu mówię. Badania statystyczne mają to do siebie, że nie robi się ich na całej populacji, bo to niemożliwe. Robi się to na starannie wyselekcjonowanej próbie reprezentatywnej, której celem jest właśnie odzwierciedlenie tej populacji. I w takich badaniach zazwyczaj są uogólnienia, bo na tym polega cała zabawa. Druga sprawa jest taka, że Strava postanowiła zapytać nie tylko swoich użytkowników, ale również osoby niekorzystające z tej aplikacji, w jaki sposób uprawiają one sport. Tak więc mamy tutaj wyniki osób, które z tej Stravy korzystają, jak i nie. Jak wygląda przekrój demograficzny sportowców amatorów? Jakie są najpopularniejsze aktywności? W jakich butach biegamy, na jakich rowerach najczęściej jeździmy i co nas motywuje, jakie segmenty są najpopularniejsze. Sprawdźmy to. Zanim jednak przejdziemy do głównej części materiału, zachęcam do subskrypcji oraz zostawienia lajka. Dzięki nim ten kanał się rozwija i dociera do kolejnych fanów kolarstwa. Według raportu opublikowanego przez Stravę najpopularniejszym sportem jest bieganie. I w sumie nie powinno nas to dziwić. Bariera wejścia jest niewielka, więc zdecydowanie łatwiej zacząć swoją przygodę z tym sportem niż z jakimkolwiek innym. Zakładasz buty i dbasz o to, by nogi na zmianę działały i tyle. Na kolejnych miejscach uplasowały się jazda na rowerze, spacer, trail running, gravelowa jazda oraz MTB zaraz za podium. Jak zapewne część z Was już zauważyła, a jak nie, to właśnie o tym mówię, większość aktywności to bieganie czy jazda po lasach, żwirze i innej, bliżej nieokreślonej naturze. Właśnie te aktywności zanotowały największy wzrost rok do roku. Aż 55% więcej użytkowników po raz pierwszy spróbowało gravela, 16% traila i 13% jazdy na MTB. Ciągnie nas do natury. Nie ma szosy w tych danych, co może trochę martwić, szczególnie fanów kolarstwa szosowego, ale za to nie ma odpływu użytkowników, którzy rozpoczęli jazdę na rowerze podczas pandemii. Wręcz przeciwnie, aż 5% użytkowników więcej niż w 2022 przejechało po raz pierwszy 100 km za jednym razem i 23% z nich zrobiło to na e-bajku. W ogóle, jak zapewne zauważyliście na trasach, e-bike staje się coraz bardziej zauważalny. A jakie są najpopularniejsze buty do biegania? W czym biegamy i na czym jeździmy? Tak, wiem, sprzęt się nie liczy, mimo to fajnie sprawdzić trendy również w tym segmencie. Kobiety uwielbiają biegać w butach Hoka Clifton oraz Brooksach Ghost. Mężczyźni preferują Nike Pegasus oraz również Hoka Clifton, które koniec końców zostały najpopularniejszym modelem obuwia w 2023 roku do biegania. Szczerze to mnie dziwi brak Adidasów, On Running czy New Balance'ów, ale nie za bardzo śledzę trendy obuwia biegaczy, więc faktycznie mogę być nie na czasie. A wy biegacie? Jeśli tak, to z jakich butów korzystacie? A na jakich rowerach najczęściej jeździmy? Najczęściej jeździliśmy na Trekach, Specialized'ach oraz Giant'ach. Możemy mówić o kryzysie, możemy mówić o ogromnych wzrostach Canyona, ale jak przychodzi co do czego, to jednak Trek, Spec i Giant są tam, gdzie były od dawna. No ale to też jest efekt tego, że przez wiele lat te marki królowały, a sam raport nie pokazuje najpopularniejszych zakupów z 2023 roku, tylko to, na czym jeździliśmy. Czyli jeśli ktoś kupił Tarmaka w 2018, to on dalej będzie się tutaj zaliczał. Dużym zaskoczeniem dla mnie są najpopularniejsze modele urządzeń, z których korzystamy podczas aktywności i do wrzucania jej do Stravy. Jest to Garmin Edge 530 oraz Forerunner 235. Czy do biegania, czy do jazdy na rowerze, Garmin jeńców nie bierze. Nie dziwota, ale chciałbym zobaczyć, na którym miejscu w tej całej zabawie jest Wahoo albo Karoo. A, i jeszcze jedno, jakbyście się zastanawiali, którzy użytkownicy z jakim imieniem są najszybsi, to się okazuje, że kobiety z imieniem Flor są najszybszymi biegaczkami. Mężczyźni o imieniu Jeppe, Hepe, nie wiem jak to się czyta. Jeppe?
w sekcji rowerowej królują Femke oraz Robbe. No dobra, to teraz czas na analizę wieku sportowców amatorów. Strava w swoim badaniu podzieliła sportowców na 4 grupy. Pierwsza to baby boomers, albo jak kto woli w skrócie boomers, czyli pierwsze powojenne pokolenie. Wiek pomiędzy 58 a 76 rokiem życia. Gen X z wiekiem pomiędzy 42 a 57. 3. Milenialsi, dumnie reprezentowani przez MUA 27-41 oraz Gen Z 13-26. Najszybszym pokoleniem jest Gen Z. Najwolniejszym są boomerzy, czyli najstarsza grupa. Niby to logiczne, ale zobaczcie, że milenialsi są szybsi od boomersów tylko o 0,1 km na godzinę. I żeby było jeszcze zabawniej, to najstarsi użytkownicy jeżdżą na najdłuższych trasach. Milenialsi, do których ja się zaliczam, wydają się być największymi leniuszkami. Nie dość, że jeżdżą wolno, to jeszcze wyjeżdżają na najkrótsze trasy. A teraz już tak serio, z czego to może wynikać? Jeśli ja miałbym interpretować te dane, to moim zdaniem wszystko rozbija się o sposób użytkowania roweru. Dla Gen Z oraz milenialsów rower to jest sposób transportu do pracy czy do szkoły. Dla tych najmłodszych to jeszcze pewnie, aby pojeździć wokół bloku z kumplami. Dlatego królują te krótsze dystanse. Dla boomersów oraz Gen X kolarstwo zaczyna być sportem, który trenują. Mają więcej czasu, mają już odchowane dzieci, być może jakaś wczesna emeryturka, więc ten czas spędzają na rowerze. Potwierdzeniem mojej teorii są komy, a raczej ci, co je zdobywają. Okazuje się, że to starsi użytkownicy najczęściej zbierają korony. Najmłodsi nie są tym zainteresowani. A skoro mowa już o najmłodszych, to widać, jak bardzo wiek jest skorelowany z rodzajem uprawianego sportu. Gen Z zdecydowanie częściej wybiera bieganie i wraz z każdym kolejnym rokiem ten udział pomiędzy bieganiem a rowerem praktycznie się odwraca. Co nas motywuje do uprawiania sportu? Jakim cudem zmuszamy się do biegania czy jazdy na rowerze? Trzema najpopularniejszymi motywatorami do uprawiania sportu są chęć bycia fit 53%, myślenie o celu 48%, słuchanie muzyki 32%. Okazuje się również, że aż 76% ankietowanych, którzy posiadają czworonogi, stwierdziło, że ich futrzasty przyjaciel pomaga zmotywować się do wyjścia na zewnątrz. Dla 90% użytkowników, w tym mnie, ważna jest rutyna. Boomersi lubią ćwiczyć rano, młodsi po południu, co chyba nikogo nie powinno dziwić i zdaje się potwierdzać to, co mówiłem wcześniej. Jak jesteś na emeryturze, masz już odchowane dzieci, to zaczynasz pompować od samego rana, bo po prostu masz czas. Jak masz robo jeszcze na karku, to pompa idzie dopiero po robocie. Ale skoro powiedzieliśmy sobie o tych motywatorach, to czas na demotywatory i nie mam tu na myśli o stronie internetowej. 75% użytkowników stwierdziło, że powodem do zaprzestania treningu albo nie wyjścia na ten trening są zmiany klimatyczne. Zbyt wysoka temperatura lub zanieczyszczone powietrze są najczęstszą przyczyną zostania w domu i zrezygnowania z treningu. Ale co ciekawe, 2/3 użytkowników stwierdziło również, że praca jest najważniejszym powodem dla braku treningu. A co ciekawe, największą szansę na pobicie własnego rekordu masz wtedy, kiedy idziesz na wspólną jazdę ze znajomymi. A jakby się zastanawiać, jakie są najpopularniejsze segmenty, to w bieganiu jest to segment z maratonu w Berlinie. W rowerach jest to Team Ineos Test na Majorce. Jeszcze taka jedna uwaga ode mnie w tym miejscu. Spójrzcie, że na drugim miejscu jest część podjazdu pod słynne Alpe d'Huez. Czyżby kolarze amatorzy uwielbiali się katować na legendarnych podjazdach? Co najbardziej dla mnie zaskakujące, najpopularniejszym sportem, jaki uprawiamy ze znajomymi, jest wioślarstwo. Aż 40% wszystkich aktywności wioślarskich było wykonywane z kimś. 2023 rok był rokiem, w którym sportowi amatorzy najczęściej podróżowali i wykonywali aktywności daleko od domu. Najpopularniejszymi krajami, gdzie trenowali nasi amatorzy z zagranicy, była Chorwacja, Grecja, Luksemburg, Austria oraz Szwajcaria. Początkowo byłem zaskoczony takim doborem krajów, ale ciągle żyję w swojej bańce rowerowo-biegowej, a z drugiej strony wychodzi na to, że przecież wystarczy wyjść raz na bieganko,
podczas swojego urlopu w Chorwacji, już ten kraj zalicza się w takie statystyki. I oto cały rok 2023 w sporcie. Jeśli miałbym ten raport skwantyfikować do jednego, góra dwóch zdań, to powiedziałbym, że dla młodych pokoleń, czy milenialsów i zetek, aktywność sportowa jest często związana z docieraniem do szkół czy pracy. Z wiekiem, mając coraz więcej wolnego czasu, zaczynamy dostrzegać w nim coś więcej niż tylko commuting. Dajcie znać, czy sucha statystyka, którą Wam przed chwilą pokazałem, ma jakiekolwiek przełożenie na Waszą aktywność. Jak zwykle, zachęcam Was do zostawienia lajka i subskrypcji. Do zobaczenia na ścieżce. Cześć!